Czy bycie kobietą oznacza, że jest się głupim? Wychodzi na to, że według Rossmana tak. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest wielorazówka, ponieważ jest to świetna alternatywa dla Rossmana, która nie tworzy reklam sugerujących, że kobiety są zbyt głupie, aby wejść do sklepu i wyjść z tego sklepu właśnie z tym, co zdecydowały się kupić. Pamiętajcie korzystać z mojego kodu ANIA10, jeśli chcecie tam nabyć cokolwiek tak naprawdę. A tymczasem wracamy do treści odcinka. Cześć, ja mam na imię Ania i dzisiaj widzimy się w odcinku, który nie ma skryptu, słuchajcie, więc mam nadzieję, że dobrze mi to wszystko wyjdzie, ale tak jakoś spontanicznie zdecydowałam się opowiedzieć trochę więcej o reklamie, którą widziałam na TikToku, o co chodzi z nową reklamą Rossmana. Reklama Rossmana przedstawia trzy dziewczyny, które chodzą po drogerii i mówią, wiecie, jakieś tam rzeczy, które teoretycznie mają być relatable, ale tak naprawdę według mnie są tylko powielaniem mega szkodliwych stereotypów, że kobiety nie są w stanie podejmować decyzji zakupowych. Jesteśmy dziewczynami. Kiedy wejdziemy do Rossmana, możemy w nim spędzić kilka godzin. Że infantylizują swoje zakupy. Jesteśmy dziewczynami. Mamy 10 otwartych balsamów, a i tak kupujemy następne. I że generalnie infantylizują siebie. Jesteśmy dziewczynami, testujemy wszystkie pomadki, aż nie mamy miejsca na dłoni. I dodatkowo, że też właśnie są na tyle łatwe w manipulacji, że tak naprawdę każda, nawet najmniejsza zachęta ze strony marketingu jakiejkolwiek korporacji jest w stanie sprawić, iż nie będą one już wiedziały, jak mają na imię. Jesteśmy dziewczynami, przechodzimy do Rossmana tylko po waciki. Tutaj na kanale rozmawialiśmy wiele razy na temat tego, czym jest nadmierny konsumpcjonizm, a także kilkakrotnie poruszaliśmy problemy związane z różnego rodzaju nierównościami płciowymi. Jednak wydaje mi się, że jeszcze nigdy nie patrzyliśmy na cały ten problem pod kątem sytuacji finansowej kobiet, a chyba powinniśmy zacząć właśnie na ten temat patrzeć, bo wydaje mi się, że warto. Kilka tygodni temu, może w sumie nawet już teraz kilka miesięcy temu, robiłam research do innego wideo, które nie znalazło jednak drogi na kanał, ponieważ nie miałam wystarczająco dużo materiału, ale teraz, ponieważ pojawiają się te takie krótkie treści, to może właśnie przyszedł czas, aby właśnie o tym konkretnie porozmawiać. No więc co ja wtedy znalazłam? Słuchajcie, znalazłam wtedy całkiem sporo materiałów na temat tego, że właśnie tego typu sposób traktowania kobiet ma mega negatywny wpływ na naszą własną kobiecą sytuację finansową. Rozpoczynając od faktu, że większość reklamy już od samego początku, gdy marketing jako taki został wprowadzony, była kierowana do kobiet, ponieważ to kobiety głównie były odpowiedzialne za zakupy różnego rodzaju produktów do domu, dla dzieci, dla siebie, dla męża i tak dalej, bo mężowie takimi pierdołami jak zakupy się w tamtych czasach nie zajmowali. To warto pamiętać o tym, iż reklamy te bardzo często traktują kobiety jako właśnie głupie i nie potrafiące zarządzać swoimi finansami, pomimo tego, że tak naprawdę te zakupy, które kobiety czynią, są podstawą gospodarki, w której obecnie żyjemy. I słuchajcie, prawda jest taka, że ten stereotyp głupiej kobiety, która robi zakupy, jest powielany raz po raz, nie tylko na podstawie takich mega konsumpcyjnych wideo, ale również w różnego rodzaju artykułach zajmujących się finansami. Okazuje się, że dziewczynki dużo rzadziej niż chłopcy będą z rodzicami rozmawiać na temat inwestowania, oszczędzania pieniędzy i tak dalej. I możliwe, że właśnie dlatego ponad połowa z kobiet, które już są dorosłe, później całą organizację i zarządzanie pieniędzmi pozostawia swojemu mężowi. Jak możecie się domyślać, tego typu sytuacja nie jest zbyt dobra, ponieważ może prowokować różnego rodzaju brak równowagi w związku. Jednak wydaje mi się, że tego typu reklamy, które jeszcze utwierdzają kobiety w przekonaniu, że na pewno nie poradzą sobie z taką trudną misją, jak pójście do Rossmana, kupienie tylko mydła, które potrzebują, może być kolejnym tylko elementem, który powiela te szkodliwe stereotypy i raz po raz sprawia jeszcze bardziej, że kobiety będą borykać się z problemami finansowymi tak naprawdę do końca swojego życia. Z różnych powodów to właśnie kobiety dużo częściej niż mężczyźni mają problem z tak zwanym ubóstwem starczym. I właśnie ze względu na to, że kobiety mają problem z tym ubóstwem starczym, wydaje mi się, że jeszcze bardziej powinniśmy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób pod kątem finansów, zarządzania finansami i inwestowania dziewczynki będziemy edukować. Prawda jest taka, że nie tylko dziewczynki jako dzieci nie będą zbyt często słyszeć od swoich rodziców, że powinny inwestować pieniądze, oszczędzać i tak dalej, ale już później, nawet czytając po prostu magazyny jako dorosłe,
dorosłe kobiety cały czas, raz po raz, podobnie jak z tej reklamy Rossmana, będą słuchać non-stop, bez przerwy, że są zbyt głupie, aby w ogóle oszczędzaniem czy wydawaniem pieniędzy móc się zająć. Według statystyk, większość artykułów na temat finansów, które skierowane są do kobiet, mówi o tym, że te kobiety powinny wydawać mniej, bardziej rozważnie, że nie powinny być głupie i że nie powinny generalnie pozwolić ponieść się emocjom. Jest to niesłychanie ciekawe, zwłaszcza jeśli zestawi się to ze statystyką, która mówi, że tak naprawdę nie ma znaczącej różnicy pomiędzy tym, jak kobiety i mężczyźni pieniądze wydają. W związku też właśnie z tym, a nawet dodając do tego fakt, że ostatnimi czasy to właśnie mężczyźni są bardziej skłonni do tak zwanych impulsywnych zakupów, nagle zaczynamy rozumieć, że ten stereotyp, który powielany jest w reklamach typu Rossmann i nie tylko, tak naprawdę nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, a jest tylko jakimś takim strasznym sposobem, na jaki jeszcze bardziej ogłupia się kobiety i na jaki jeszcze bardziej sprawia się, że kobiety, które już mogą czuć się niewystarczająco dobre ze względu na to, że wychowanie po prostu, no nie wiem, poniosło porażkę i nie dało im wystarczającej pewności siebie, jeszcze dodatkowo, pomimo tego, że statystycznie tak naprawdę nie będą mieć problemów finansowych większych niż swoi partnerzy, będą decydować się na takie ryzykowne kroki, jak właśnie przekazanie swoich pieniędzy mężczyznom, ponieważ będą się bały, że wszystko to, co mówią w mediach, to prawda. To teraz jeszcze mam kilka takich informacji, które znalazłam, tak jak mówiłam już wcześniej do tamtego wideo, które koniec końców nie zostało wypuszczone, na temat tego, jak bardzo znaczące są te nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami i po prostu usiądźcie na krzesłach, bo możecie upaść, kiedy to wszystko usłyszycie. 65% artykułów skierowanych do kobiet doradza, aby oszczędzały więcej, a 73% artykułów skierowanych do mężczyzn mówi, aby inwestowali więcej. Rozumiecie, jednym się mówi, żeby nie wydawali, drugim się mówi, żeby wydawali. Ciekawe. 90% artykułów skierowanych do kobiet doradza, aby przestały wydawać, a 60% artykułów skierowanych do mężczyzn doradza aplikacje do zarządzania czy inwestowania pieniędzmi. Statystyka, której nie znalazłam z perspektywy kobiet, ponieważ najprawdopodobniej kobietom po prostu tego typu rzeczy się nie doradza. I teraz słuchajcie dalej. Pośród słów wykorzystywanych w artykułach na temat finansów kobiety słyszą najczęściej oszczędzanie, ukrywanie, limity, impulsywne zakupy, wina, zastanów się, pomoc, kompromis, wstyd. A mężczyźni, ryzykuj, kapitał, luksus, portfolio, wrażenie, zdobądź, wygrywaj, lokaty, mądry. Infantylizacja naszych zachowań i naszych zachowań zakupowych to jest coś, o czym bardzo dużo mówi ta Zagórska i ona swoją drogą zrobiła całkiem sporo stories na ten temat, a możliwe, że nawet wypuściła posta, w którym opowiada o tym więcej. Wiem, że tak naprawdę ten temat stał się całkiem niezłym viralem i całkiem sporo treści pojawiło się na ten temat na TikToku. Tak więc, no właśnie, czy jest to kolejny tylko przykład mizoginii, czy jest to kolejny przykład ogłupiania kobiet, czy jest to kolejny przykład tego, że nasze status quo powoli zaczyna umierać i przewrót, który obserwujemy, rzeczywiście idzie w coraz lepszym kierunku? Dajcie mi znać w komentarzach, co na ten temat myślicie. A to by było już wszystko na dzisiaj z mojej strony. Dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!